Zwiększenie terenu parku to m.in. skutek decyzji jeleniogórskich radnych, ale też stale napływające oferty sprzedaży prywatnych działek graniczących dotąd z obszarami administrowanymi przez Karkonoski Park Narodowy. Chcemy, żeby obszar parku sukcesywnie był powiększany. Mamy propozycję sprzedaży gruntów od osób prywatnych przylegających do obszaru parku. Są to grunty przyrodniczo cenne. Tutaj chcemy przejąć część terenów od Nadleśnictwa Śnieżka. Są tereny będące własnością Skarbu Państwa, ekosystemy leśne. Na tym obszarze chcemy rozwijać tutaj turystykę. Są to tereny, które wspólnie tutaj z mieszkańcami Sobieszowa są typowane jako obszar takiej aktywizacji dla całej dzielnicy. Niecałe 400 hektarów to jednak tylko część obszaru, o jaki planowano powiększyć Park Narodowy. Oprócz Jeleniej Góry toczyły się rozmowy z innymi gminami, jednak do tej pory nie przyniosły spodziewanego skutku. Prowadziliśmy rozmowy z gminą Podgórzyn, z gminami Kowary, Karpacz. Zależy nam na powiększeniu obszaru parku w tych fragmentach, gdzie one obejmują bardzo wąski pas wzdłuż granicy państwa. Zależy nam na tym, aby móc lepiej chronić przyrodę parku na tym obszarze, ale też mamy na tak cały czas propozycje właśnie regulacji stanu posiadania od osób prywatnych. Obecnie teren Karkonoskiego Parku Narodowego to ponad 5,5 tysiąca hektarów, natomiast teren Czeskiego Parku Narodowego to 35 tysięcy hektarów.